Dzień dobry kochaneczki, kolejny przegląd pompy ciepła, dzisiaj naprawdę na szybko, więc myślę, że zamkniemy się w jakichś 5-6 minutach. Dzisiaj nie będzie zwierzeń klienta, chyba że może się uda go jakoś zza kadru jeszcze naciągnąć, zobaczymy. Ale dzisiaj kolejna pompa T-Cup 9 kW, widzicie ją za mną. Pompa ciepła, która zainstalowana została tutaj 3 lata temu, więc jakiś już wachlarz doświadczeń tutaj jest. Zobaczycie w tym odcinku też, jaką mamy tutaj krzywą grzewczą. I jeżeli chodzi o parametry samego budynku, to postaram się, że tak powiem, to dla Was wyciągnąć podczas wizyty przy sterowniku. Więc nie przeciągając, pokażę Wam teraz, jak wygląda po 3 latach agregat na zewnątrz. I co mogę powiedzieć? Wygląda w miarę czysty. Ostatnio się przywaliście coś tam do wibroizolatorów. Tutaj wygląda to tak. Jest to podwójna warstwa gumy, takie paski. Jeżeli chodzi odnośnie wymiennika, który tutaj mamy, popatrzcie, tutaj były efekty gradobicia, ale nic z tym nie robiliśmy, bo nie zmniejsza to, że tak powiem, jakoś drastycznie tej sprawności tego urządzenia. Delikatnie w tym miejscu, gdzie przez lato, czy tam, no przez lato też, odkłada się woda, rozwija się troszeczkę zielonego, ale generalnie cały, nie wiem czy to będzie widać, cały ten wymiennik jest przezierny. Tutaj drobne jakieś ślady gradobicia. Wymiennik został już przedmuchany. Generalnie jestem już po przeglądzie, ale specjalnie dla Was teraz podejdę do jednostki wewnętrznej, do sterownika i zobaczymy sobie, jakie parametry ma ta pompa, na jaką krzywą chodzi. I dlaczego na przykład jest duże stosunkowo zużycie energii na wodę w stosunku do energii na centralne ogrzewanie. Lecimy. Mamy tutaj gdzieś około 30-30% podłogówki i podłogówka jest puszczana przez zawory RTL, więc generalnie i tak wszystko ciągniemy do dużo wyższej temperatury. Nie ma opcji takiej, żeby ta podłogówka chodziła na temperaturze takiej jak dla podłogówki, tak jak mamy instalację z dwoma strefami. Jeżeli chodzi o powierzchnię ogrzewaną, no to mamy tutaj do ogrzania 140 metrów. Przedtem było tutaj zużywane do 4 ton ekogroszku. W tym miejscu, w którym się znajdujemy, była przedtem kotłownia, stał sobie ładnie kociołek, wisiał sobie ładnie bojler, no i tak to wyglądało. Teraz przechodzimy do jeszcze może izolacja, bo izolacja chyba tutaj była standard, gdzieś około 10 cm stropianu i pewnie wełna 15-18 na dachu. Coś koło tego, czyli standardowy budynek, można powiedzieć, z początku lat 2000, coś takiego. Lecimy sobie do sterownika i lecimy sobie. Historia błędów, jakiś pojedynczy błąd przepływu w październiku, nie wiem czy coś było tutaj czyszczone, czy był jakiś spadek ciśnienia i tak dalej. Generalnie jeżeli chodzi odnośnie błędów, co uważa się za błąd? Za błąd uważa się coś, co notorycznie wyskakuje, co Wam unieruchamia pompę, czyli na przykład jest jakiś zabrudzony filtr, tak? Czy właśnie jest jakaś nieszczelność w układzie, spadło Wam ciśnienie, unieruchomiło pompę albo wyskakuje to non-stop, to wtedy generalnie uważa się to za błąd. Jeżeli coś wystąpiło raz, to raczej to jest, ma charakter incydentalny. O, tak to ładnie nazwijmy. Lecimy sobie dalej. Sprężareczka i tutaj mamy troszeczkę większą ilość włączeń w stosunku do godzin pracy, jeszcze tutaj nie mamy jakiejś przepaści. Generalnie pompa teraz chodzi w trybie cichym, ale pompa, co Wam za chwilę pokażę, chodzi na podwyższonych parametrach, jeżeli chodzi o grzanie ciepłej wody użytkowej. Tym zajmiemy się za chwilę. Grzałeczka, jedno użycie, jedna godzina na cele centralnego ogrzewania. Idziemy do monitoru poboru energii i lecimy sobie historycznie. Produkcja, jeden, nie tydzień, tylko rok, to nas interesuje. I całkowicie mamy pobór energii 4000 kWh. Czy tutaj był podlicznik? Nie było. Jest. Zgadza się mniej więcej, czy nie? 5300 na rok. Dobra, czyli 5300 na podliczniku, 4600 kWh, jeżeli chodzi odnośnie całościowej energii zużytej przez, pokazanej przez tutaj sterownik, tak?
W grzaniu 2800 kWh pobrane, tak, 0 na chłodzenie i 1775 kWh pobrane na ogrzewanie. I generalnie jakby przyrównać to, co zostało pobrane na ogrzewanie do tego, co jest na ciepłą wodę, to mamy tutaj gdzieś około 1000 czy 1100 kWh tylko różnicy. Duża ilość energii jest użyta na ciepłą wodę. Ale tym się zajmiemy za chwilę. Produkcja energii, lecimy, jeden rok, ciach, razem tyle. Jeżeli chodzi o energię na CO, to wygląda tak produkcja. Produkcja na ciepłą wodę użytkową wygląda tak. Lecimy sobie do COP-ów i teraz tylko osoby o mocnych nerwach. Dlaczego? Nie mamy tutaj do czynienia z COP-em 4.4, tylko całościowy jest 2.7. Nie, całościowy za cały rok jest 3.1, przepraszam. W trybie grzania mamy 3.6, czyli można powiedzieć, że standardowa lub troszeczkę niższa sprawność dla, jak dla grzejników. Jeżeli chodzi o grzanie wody, 2.4 nisko. I skąd to się bierze, moi kochani? Lecimy sobie. Mamy tu włączone wygrzewanie wody, które ponoć nie działa. To jeszcze będziemy weryfikować. Jak widzicie, mamy włączony tryb cichy tutaj. Mamy zezwoloną pracę grzałeczki. Jeżeli przejdziemy sobie na ciepłą wodę użytkową, to mamy nastawione 55 stopni. Popatrzcie, mamy tutaj zbiornik z termiki. Nierdzewny, czyli przewodzenie dość dobre. Cienka ścianka wężownicy, 3,2 metra kwadratowego powierzchnia wymiany, czyli więcej niż tutaj potrzeba jako minimum. Powinno być to wszystko fantastycznie grzane. Tutaj mamy czujkę temperatury bardzo nisko włożoną, gdzieś około 1/3 zbiornika od dołu, taka mniej więcej wysokość i 55 stopni nastawione. Aktualnie 48 pokazane, że jest w zasobniku, a tutaj macie temperaturę na analogowym termometrze niecałe 60 stopni na górze i mniej więcej w okolicach 60 stopni się tutaj utrzymuje na górze. Dlaczego tak? Zostało ustawione to dlatego, że mamy tutaj do czynienia dość często ze skażeniem wody z sieci, która przychodzi, bakterie sraczkowe i generalnie, żeby zapobiegać temu, żeby się cały czas nie truć, po prostu jest wyższa temperatura ustawiona. I ostatnio pokazywałem Wam, jak to wygląda w przypadku, kiedy na przykład mamy załączony harmonogram. No, ten klient tutaj gdzieś go macie podlinkowanego na górze, miał sprawność przy ogrzewaniu wody, jeżeli dobrze kojarzę, na poziomie 4.4. Tylko właśnie był ustawiony harmonogram, było to raz dziennie ustawione. Tolerował też to, że będzie miał chłodniejszą wodę z rana, bo do takich temperatur rzędu tam 30-35 stopni nawet temperatura wody spadała. Więc generalnie na jakieś ustępstwa szedł, ale dzięki temu miał zasobnik początkowo, jak proces grzania był rozpoczęty, gdzie na dole na przykład była bardziej temperatura wody sieciowej w okolicach pewnie 8 do 14 stopni, na górze powiedzmy było to 30-35 stopni, grzał do temperatury rzędu tam chyba 45 stopni i średnia temperatura przez cały proces ogrzewania wody była niska. Jeżeli grzejecie wodę tak jak tutaj do temperatury 55 stopni, a tak naprawdę na górze jest zagrzana do temperatury 60-60 parę stopni, to woda w wężownicy, która grzeje, żeby była wymiana ciepła, musi być o wyższej temperaturze 5-10 stopni, żeby w ogóle jakaś wymiana ciepła tutaj była. I summa summarum, dogrzewamy tylko o te 5 stopni, tutaj akurat było nawet 4 stopnie, zmieniłem to na 5, histereza grzania wody i cały czas walczymy, grzejąc, że tak powiem, wodę w bardzo niekorzystnych warunkach, dlatego mamy też niską sprawność takiego urządzenia, grzania pompą ciepła. Jak widzicie, dalej to nie jest sprawność grzałki, bo mam tutaj sprawność powyżej chyba 2, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. No ale jest jak jest, można by było to zrobić wydajniej.
Zobaczymy, czy uda się zmusić pompę ciepła, żeby według harmonogramu wygrzewała, bo myślę, że to by było dużo lepsze, żeby chociaż zjechać do temperatury rzędu 50 stopni i wtedy powiedzmy w całym zbiorniku mamy dość i tak ciepłą wodę. Włączyć ewentualnie jakiś harmonogram na grzanie, ale chociażby właśnie o te 5 stopni zjechać w dół. Myślę, że pojawi się też mniejsza ilość załączeń i wyłączeń, bo przy skrajnie niekorzystnych temperaturach zewnętrznych, czyli jeżeli jest niekorzystnych, wysokich temperaturach zewnętrznych może być tak, że na przykład takie grzanie przekroczy Wam czynnik temperatury jakąś krytyczną. Takie grzanie pomimo takiego zasobnika, który mamy z dużą wężownicą, jest realizowane na 2 albo na 3 razy. Więc tak to, kochani, wygląda w przypadku tej pompy. Jak widzicie, zużycia mogą być sumarycznie niskie, bo można powiedzieć, że jak na taką pompę jest dość małe zużycie. I jeszcze przejdziemy sobie do czegoś, co Wam nie pokazałem. Pokażę Wam, jak wygląda krzywa. I jeszcze trzeba tutaj zrobić przegląd klimatyzatora. Nastawa temperatury zasilania, krzywa kompensacji i krzywa wygląda tak, czyli mamy minus 15 plus 15 i przy minus 15 mamy 47 stopni, 30 stopni przy plus 15. Czy trzeba było regulować jakoś względem temperatury zewnętrznej, że nie wiem, było minus 10, minus 15 i było za zimno, za ciepło? Albo w jakimś przedziale temperatury? Ale to tylko to plus 5, minus 5, no... Okej, ale przy minus, jak, dobra, a jak spadała temperatura, to co, trzeba było podnosić jeszcze, czy nie? Że było minus 10 czy minus 15, utrzymywało się dość długo, to tak jak było w tym roku, było chyba przez tydzień czasu, tak? Zazwyczaj obniża się temperaturę w tych takich przejściowych czasie, natomiast przy dużym mrozach ona sobie sama tak dobiera, że raczej... Czyli nie było potrzeby podnoszenia ponad to, co jest tutaj, tak? Tak, chyba że chcę po prostu gdzieś tam szybciej coś dogrzać bardziej, ale tak to nie. Czyli raczej chodzi raczej, na tych parametrach, które tutaj mamy. Obniżanie, bo jest za wysoka temperatura w takim czasie, gdzie jesiennym najbardziej. No rozumiem, bo wtedy pewnie walka jest też z różną wilgotnością i wtedy jak jest sucho, to pewnie jest inaczej odczuwalna, inna temperatura, inaczej się też zbiera pompa, a jeżeli jest wilgotno, to niestety też mamy częste defrosty i trzeba to potem odbudowywać. Kochani, mniej więcej tak to wygląda. Nawet widzicie, udało się jakoś tę klientkę poza kadrem zmusić do kilku słów komentarza, więc docencie, łapki w górę. Pisać w komentarzach, dlaczego Wam się nie podobało i że macie dużo lepsze zużycia energii. Właśnie, jakie macie zużycia energii, jeżeli chodzi o centralne ogrzewanie, jakie macie zużycia energii, oczywiście ile metrów kwadratowych, jak ocieplony budynek. Wrzućcie swoje pełne dane i pomóżcie tym osobom, które wahają się, czy pompę ciepła wybrać w obecnych czasach, czy nie wybrać, czy może iść w gaz, a może zainstalować kocioł na pelet, bo po to powstają te filmy, żeby można było, żeby taka osoba miała po prostu większą wiedzę, bo szczerze, mnie nie zależy na tym, żeby z łapanki brać wszystkie osoby, tylko zależy mi na tym, żeby ci klienci byli bardziej świadomi, wybierając pompę ciepła, nie wybierali jej na oślep, albo żeby komuś z Was ktoś nie wcisnął pompy, jak to często bywało do 2 lat wstecz, że pompę ciepła da się założyć wszędzie. Tylko potem jest płacz, zgrzytanie zębów i zła opinia o pompach ciepła. Więc na razie.